Polskie Radio Rzeszów. Okruchy życia. Spotkanie z reportażem. Anna Leśniewska, dobry wieczór. Dziś reportaż Barbary Kozłowskiej o młodych ludziach, którzy zaangażowali się w realizację projektu. Zaloguj się do działania. Międzypokoleniowe grodzisko. Serdecznie zapraszamy na obejrzenie wywiadów osób w różnym wieku, które nagraliśmy w ramach projektu Zaloguj się do działania. Film został stworzony po to, aby przedstawić wspomnienia z dzieciństwa. Kiedyś i dziś. Zapraszamy! Jesteśmy ze szkoły z Grodziska. Nasz projekt polegał na zrobieniu filmu, żeby ukazać dzieciństwo kiedyś, dzieciństwo dziś. Żeby po prostu to nie zginęło, bo zapominamy o tym, jak nasi dziadkowie kiedyś mieli życie i jak jest teraz. Stworzyliśmy film, w którym nagraliśmy wywiady z ludźmi i opisaliśmy ich dzieciństwa. Raczej przygody, które pamiętają najbardziej, i prowadziliśmy z nimi różne wywiady. Dużo rzeczy się dowiedziałam, że były inne zabawy niż teraz. Robienie na przykład lalek, rzeczy ze słomy. Ile lat mają wasi bohaterowie? Najstarsza osoba miała 94 lata, a najmłodsza 12. W film było zaangażowane 13 osób i opowiadali o swoim dzieciństwie. Młodzież wcześniej miała warsztaty z panią dziennikarką. Później były również nagrania, bo sam moment nawet rozłożenia kamery, światła. I oczywiście ta umiejętność zadawania pytań, budowania relacji z osobą, której się zadaje pytania, bo jednak jesteśmy nauczeni rozmowy, ale w momencie, kiedy jest kamera przed nami, to człowiek się stresuje, więc też chodziło o to, żeby nawiązać relacje z tą osobą, która udziela wywiadu, żeby też się mniej stresowała, ale też wszystkie kwestie organizacyjne, tak? Ponieważ młodzież sama dobywała tych aktorów, więc trzeba było od nich pozyskać zgody. Mieliśmy na początku 8 seniorów, a na końcu było ich 5, co pokazuje, że 3 osoby z różnych przyczyn, również zdrowotnych, nie mogły wziąć udziału w nagraniu, więc to też młodzieży pokazuje, że są różne sytuacje, z którymi sobie trzeba radzić. Moją ulubioną zabawką z dzieciństwa był miś o imieniu Charlie, którego dostałam od mojej siostry, która wróciła z Anglii. Moją ulubioną zabawką z dzieciństwa był taki zielony samochodzik, był taki fajny, sportowy. Jak go dostałem od dziadka, strasznie się cieszyłem, dostałem go na urodziny. To było coś wtedy, ja wtedy miałem 3 latka. A to piłka była, ale taka z tego, z materiału, w środku beacieczka. Moją ulubioną zabawką z dzieciństwa jest piłka. Przywiozła mi ją mama z Niemiec. Ona miała głowę tylko z takiego materiału, a tu była uszyta z płótna i wypchano trotami. To była moja pierwsza lalka. Musieliście się jakoś nauczyć rozmawiać z tymi osobami, potem montować ten film, nagrywać to wszystko. To mnóstwo pracy, tak wydaje mi się, z boku. No trochę tak. No przede wszystkim ja się na przykład nauczyłam, że nie trzeba się bać rozmawiać z młodszymi ani starszymi, że można połączyć te dwie rzeczy w całość, tak jak my na przykład na tym filmie pokazaliśmy. Ja się bałam, że się nie dogadam ze starszymi ludźmi, ponieważ bałam się tej różnicy wieku, ale znaleźliśmy wspólne tematy i bardzo miło się nam rozmawiało. Ja jestem bardzo zadowolona, że zrobiliśmy to z seniorami, bo bardzo mi się podoba taka integracja pokoleń i dla mnie to było ciekawe. Jestem z nas dumna. Bo przy okazji lepiej się poznaliśmy, zżyliśmy się ze sobą dużo bardziej. Wszystko to fajnie wyszło. Fotograficzny do Brzechów. Przeprowadziliśmy we wrześniu ankietę w szkole i uczniowie klas gimnazjalnych oraz klasa 6 podstawówki powiedziały nam, czego oczekują, i tych propozycji było bardzo dużo, a my sami nie potrafiliśmy wybrać jednej, bo chcieliśmy każdemu dogodzić,
Więc wybraliśmy te, które miały najwięcej głosów, czyli wystawę, koncert, przedstawienie i dyskotekę. I to później połączyliśmy, a z racji tego, że to było przed walentynkami, to nazwaliśmy Festiwal Serc. Co było na wystawie i kto przygotowywał te zdjęcia? Skorzystaliśmy z pomocy pana Macieja Rałowskiego, który dał nam wiele cennych wskazówek odnośnie fotografowania. Nauczyłam się, jak na przykład pozować do zdjęć. Ogólnie to był temat miłość w literaturze i filmie. I zrobiliśmy między innymi takie jak Romeo i Julia, czy Królewna Śnieżka, czy Zeus i Hera, Kleopatra i Cezar. Z teatru z Rzeszowa pożyczyliśmy stroje potrzebne nam. Zdjęcia robiliśmy w szkole. W jednej z klas była przygotowana specjalne tło, żeby... Scenografia odpowiednia? Tak. Było przy tym mnóstwo świetnej zabawy, bo też jak się uczyliśmy tych pozycji, jak mamy stać, żeby ładnie wyglądać, to też pan Maciej właśnie tak bardzo fajnie opowiadał, że wszyscy się śmiali z tego, bo dość ciekawe to było. Przy całym projekcie też było bardzo dużo śmiechu, radości, bo jednak jak coś nie wychodziło, to mimo wszystko nikt się nie poddawał, cały czas robiliśmy, żeby to jak najlepiej wyszło. A jeszcze mnie zainteresował ten spektakl Romeo i Julia. To dosyć trudne wbrew pozorom przedstawienie, oparte było na oryginalnym tekście. Nasza nauczycielka od polskiego znalazła nam bardzo fajny scenariusz, to było bardziej Romeo i Julia na wesoło. Dlatego nie zabrakło takich współczesnych tekstów, jakichś żarcików. I to nie było tak dokładnie, jak było w książce. Było to właśnie tak przerobione, żeby to się dzieciom też spodobało, tym, którzy może nie lubią tej książki. Stroje, w których wystąpiliśmy, właśnie były z tego teatru. Też przygotowanie do przedstawienia było dla nas świetną zabawą, bo nauczyliśmy się takiej odwagi, żeby powiedzieć, a jak zapomnimy tekstu, to też co innego powiedzieć. Też takiej spontaniczności, jak się czegoś zapomni. No, przy tym było dużo zabawy, ale też dużo stresu, czy to wyjdzie, czy nie. Ale wyszło. Tak, wyszło i to byliśmy bardzo zadowoleni i dumni z siebie. Ty kogo grałaś? Ja grałam ojca Julii. A ja zapowiadałam wszystkie występy. Tak jak na koncercie, który też miał miejsce. Śpiewali uczniowie z naszej szkoły. To duża impreza była. Tak, wszystko było w jednym dniu, w jednym wieczorze. Wszystko zaczęło się o 17:00 na sali gimnastycznej. Najpierw było przedstawienie, potem koncert i na końcu dyskoteka. Jeśli ktoś chciał, to mógł zobaczyć właśnie te zdjęcia. Serialowy Strzyżów. W projekcie Zaloguj się do działania wzięłyśmy udział, dlatego że chciałyśmy poznać innych ludzi. Chcieliśmy rozwijać swoje zainteresowania, pasje. Według przeprowadzonych ankiet wyłoniliśmy 3 problemy, które ludzie zauważali najczęściej. Oprócz wywyższania jest również obmawianie innych, czyli ogólnie plotkowanie, oraz problem przemocy psychicznej przejawiającej się w szantażu. Scenariusze pisaliśmy sami. Filmiki nagrywał i montował pan Andrzej Łapkowski, a gra w tych filmikach na pewno dużo nam dała, takiego wcielania się w rolę, wchodzenia w nie i dowiadywania się nowych rzeczy o człowieku. Na pewno na początku było trudno, no bo filmik, który idzie do internetu, co tyle osób go zobaczy, to było ciężko zagrać, ale to na pewno mnie nauczyło takiej odwagi. Było dużo prób nagrywania filmików, dużo momentów powtarzania tego wszystkiego, aż wyszły, no tak jak wyszły, bardzo dobrze. Chodź tu, mała. Znamy się? Siadaj, zaraz się poznamy. Mam dla ciebie propozycję. Nie mam czasu i nie jestem zainteresowana. Siadaj, może szluga. Weź się ogarnij, ja nie palę. Dziś poczekam o 17:00. Jeśli nie, to cię znajdę. Zrozumiałaś? Finałem całego waszego wydarzenia to jest też kawiarnia. Sporo ludzi tu dzisiaj przyszło. Wysiłku bardzo dużo daliśmy od siebie, bo spotykaliśmy się w sumie prawie od sierpnia. No i w końcu powstała mini kawiarnia dwugodzinna. Każdy mówi, że w Strzyżowie potrzebne takie miejsce. Nie tylko my, młodzież, ale i także seniorzy, dorośli, którzy mówili, że oprócz ich uniwersytetu trzeciego wieku nie mają się gdzie spotkać. Młodzież, widzę, zaangażowana jest tu i tylko im trzeba pomóc, żeby ktoś ich pokierował. Ja im pomogłam szyć to, co mogłam na maszynie. Te poduszki razem szyliście? No i zrobiły to, co widać dzisiaj.
Przyszłam z córką, z wnukami. Oj, te wnuki tam malują, bawią się. Chciałabym Was zapytać, jak Wam się podoba tutaj w tej kawiarni i to, co udało się zrobić Waszym kolegom w ramach projektu. W mojej opinii zorganizowanie takiego czegoś jest bardzo wymagające czasu i bardzo doceniam to, co zrobili tutaj i poświęcali całą swoją chęć w czas poza szkołą. Jesteśmy dzisiaj w Galerii Miejskiej. Faktycznie, że jest tutaj dzisiaj głośno i gwarno, inaczej niż zwykle. To jest naprawdę fantastyczna atmosfera, nie tylko młodzież, ale i starsi, i seniorzy, ale dobrze by było, żeby takie miejsce było na stałe. Wszystko zaczęło się od naszych wcześniejszych już działań też w Jarosławiu, w Strzyżowie, w Krośnie. Zobaczyliśmy, że młodzi ludzie, kiedy są zachęcani do działania, daje im się możliwość, narzędzia, tutorów, trenerów, to okazuje się, że chociaż wcześniej się czymś nie interesowali, to nagle mają talenty, mają zdolności, chcą coś robić wokół siebie, zaczynają się interesować też otoczeniem, widzieć trudności, problemy, ale też poszukiwać rozwiązań. Tak powstał taki właśnie projekt, program, w którym młodzież nie tylko się szkoli, ale też realizuje inicjatywy na rzecz własnych szkół i otoczenia. Także zachęcaliśmy młodzież do tego, żeby wychodziła w przestrzeń publiczną, żeby właśnie zapraszała sołtysów, seniorów. Też organizowaliśmy debaty, gdzie spotykali się mieszkańcy w różnym wieku właśnie z tą naszą młodzieżą. I myślę, że to wszystko stworzyło taki nowy wymiar komunikacji między mieszkańcami. Jakie Pani zdaniem są efekty tego projektu? Dla Pani jako opiekunki, czego się Pani nauczyła dzięki młodzieży, dzięki tej współpracy, a co to im dało? Dla mnie to było bardzo ciekawe doświadczenie i przede wszystkim dało mi olbrzymią satysfakcję, ponieważ mogłam obserwować proces w ciągu, no to było pół roku, jakim oni przechodzą, jak się rozwijają, jak stają się coraz śmielsi, stają się coraz bardziej kreatywni. Na początku było tak, że mieli mało pomysłów, bądź nie chcieli o nich mówić, a na końcu zasypywali mnie pomysłami i ja po prostu już ich musiałam troszeczkę stopować. Widać też, że starają się działać dalej, wymyślają, starają się swoich nauczycieli teraz zmotywować do tworzenia różnych wydarzeń w szkole, czyli naprawdę postęp jest, a dla mnie olbrzymia satysfakcja. Zauważyłam, że dużo osób jest bardziej otwartych, zadają mnóstwo pytań, doprecyzowują. Wtedy każda jakby sytuacja jest dla nas jasna, bo każdy rozumie to tak samo. Mam poczucie, że wzrosła ich pewność siebie, mają radość z tego, co zrobili i sami są zadowoleni z tego. Ja też jestem zadowolona z efektów, bo bardzo mi się to podoba. Niejednokrotnie oglądam sobie jeszcze raz w domu, gdzieś jak mam chwilę, zarówno ten film, ponieważ uważam, że jest wzruszający, gdzie seniorzy i młodzież się wypowiadają, ale tak samo teledysk, cały czas podśpiewuję piosenkę, bo jednak cały czas jest w głowie. Myślę, że dla każdego wyszło bardzo indywidualnie, bo każdy jak rozpoczynał udział w tym projekcie miał jakieś swoje własne potrzeby, swój własny kierunek, więc podejście indywidualne do każdego uczestnika było dobrym pomysłem, było wzmacniające, żeby młodzież przeżyła ten projekt po pierwsze razem w zespole, ale też indywidualnie. Coaching miał taki cel, żeby każdy projekt przeżył również w tej dbałości o własny rozwój. I też bardzo wiele osób z tego, co mi mówią, piszą, że nie myślało wcześniej przed tym projektem, że młodzież ma tyle talentów, że ma tyle zdolności i że naprawdę młodzież może coś zmienić. To jest zadziwiające. Przychodzą do domu seniora i tam coś organizują. I teraz jeszcze też przed chwilką mi dwie osoby powiedziały, my tam idziemy na wolontariat, a dwie stojące obok powiedziały, ta, weź mnie. I to jest super, że kiedy jedna osoba, dwie zaczynają działać, inne się przyłączają, bo na początku projektu często młodzi ludzie mówią, że już się nie mogą doczekać, kiedy wyjadą, że tutaj się nic nie dzieje, jest beznadziejnie, a pod koniec projektu mówią, wow, jak jest fajnie, my sami możemy coś robić. Żarnowska wystawa.
nasza grupa postanowiła wykonać zdjęcia i wystawę zdjęć. Młodzież chciała pokazać na tych zdjęciach, jaka jest. Na mnie największe wrażenie zrobiło zdjęcie, gdzie ja jestem na tym zdjęciu i pokazywałam problemy takie, że chłopak mnie nie kocha i postanowiłam popełnić samobójstwo w postaci skoczenia z mostu. Uratowała mnie koleżanka. Zdjęcie, gdzie pomaga mi koleżanka, jest kolorowe, jest takie wesołe. A zdjęcie, gdzie ja nie wiedziałam, co wtedy robić, jest czarno-białe. W całej postaci przeziera rzeczywiście smutek. Ktoś ci podpowiadał, w jaki sposób masz stanąć, jak ma wyglądać twoje ciało. Napisaliśmy sami scenariusz. Wtedy ja mniej więcej sama wiedziałam, jak muszę stanąć, żeby było dobrze. Co ty robisz? Przestań! Co się stało? Mam już dość. Chłopak, na którym tak cholernie mi zależy, nie kocha mnie. To nieprawda. Ja z nim rozmawiałam. On powiedział, że się kocha. Naprawdę? Naprawdę! Podaj mi rękę. Podaj mi rękę, słyszysz? Nie przejmuj się. Pójdziemy do niego i z nim porozmawiamy. Zobaczcie, będziecie świetną parą. Wiesz, jak bardzo mi na nim zależy? Tak, wiem. Warsztaty aktorskie prowadził aktor Kamil Dobrowolski. Nauczyliśmy się, jak grać, żeby było dobrze, czego nie robić, jak się zachowywać, jak jest nagrywany film. Scentralizujcie się trochę względem kadru, okej? Okay? Jeszcze? Co wy tu robicie w taki ziąb? Nagrywamy filmik o miłości. Warunki są średnio sprzyjające. Trochę wieje, trochę zimno. Taka miała być sceneria. Zgadza się. Mieliśmy szczęście, że jest dzisiaj śnieg. Na tych zdjęciach akurat, które stały się inspiracją do tych filmów, które nagrywamy, jest śnieg. Dlaczego się pan w to bawi? Dlaczego się pan tym zajmuje? Praca z młodzieżą. Pewnie ma pan wiele innych obowiązków. Przede wszystkim ja już od kilku lat bardzo intensywnie na różnych płaszczyznach i w różnych projektach pracuję z młodzieżą. A tutaj mam możliwość i przyjemność zabawić się w reżyserię etiud filmowych, co jest moją taką dodatkową pasją. I cieszę się, że mam możliwość, przyjemność pracować i szlifować swój warsztat z młodymi ludźmi, którzy zresztą są wspaniałymi ludźmi. Ze względu na swoje zaangażowanie, ze względu na swoje pomysły i to, że nam ufają, to też jest fajne i dzięki temu chcę się z nimi pracować bardzo. To jest bardzo dobra zabawa, można się dużo nauczyć. Jak pozować do zdjęć na przykład? To zaczynajcie. Okej, weźcie, przemieszcie się na wysokość słupka, tak? Będę tutaj prosił was o ciszę, bo mam bardzo dużą czułość ustawioną. Uwaga! Które zdjęcia są twoimi ulubionymi? Problemy osób starszych z młodzieżą. Razem z dziewczynami stwierdziliśmy, że to jest teraz powszechny problem, że młodzież nie dogaduje się z dorosłymi. Na pierwszym zdjęciu starszy pan wydaje się wściekły na młodego człowieka. Chcieliśmy tu przedstawić, że dorośli widzą, że młodzież się na przykład nie stara, są na nich źli, nie powiedzą im to na spokojnie, tylko ze zdenerwowaniem. A jakie jest zakończenie tej historii na kolorowej fotografii? Dziadek wierci wiertarką, wnuk się przygląda. To chcieliśmy pokazać, że uczy się czegoś nowego. Niestety nie udało nam się, że jest konwersacja pomiędzy osobą starszą a chłopakiem. Kim jest ten starszy pan na zdjęciu? To jest nasz konserwator ze szkoły. Świetnie zagrał. Widać, że jest wściekły. A na tym zdjęciu rzeczywiście widać nic porozumienie. Pan konserwator fantastycznie to zagrał i strasznie mu za to dziękowaliśmy potem. Filmowa Godowa. Celem naszego projektu było stworzenie wieczoru filmowego. Współpracowaliśmy z Kinolub. Był przedstawiany na wieczorze filmowym film Siostry Wampirki. Po filmie była krótka dyskusja o tym filmie. Następnie były również warsztaty z animacji poklatkowej. W projekcie brało udział kilka osób, ale tak naprawdę staraliśmy się zaangażować całą szkołę. Staraliśmy się zrobić coś nie tylko dla nas i dla naszej szkoły, a dla całej okolicy. Także na ten nasz wieczór przyszło więcej osób, starsi, młodzież. O czym był film? O siostrach, które... Jedna siostra chciała być wampirem, druga nie. I one zamieniły się tak jakby ciałami.
A dlaczego w ogóle taki film? Skąd taka tematyka? Była jakaś dyskusja? Były dwa filmy do wyboru, ale nasza grupa stwierdziła, że ten będzie odpowiedni na ten wieczór, ponieważ wnosił bardziej coś do naszego życia i odpowiadał tematowi, który chcieliśmy przedstawić. Moim osobistym zdaniem odebrałam ten film tak, że trzeba się komunikować, trzeba ze sobą rozmawiać o tym, co robimy, a nie, że jedna osoba podejmie decyzję za drugą. Ktoś nie może układać za nas naszego życia. Twórczy Żyznów. To było pomieszczenie szatni. Postanowiliśmy to zmienić. Jest to teraz obecna świetlica szkolna, której nie mieliśmy w szkole. Był to bardzo duży problem, ponieważ dzieciaki nasze musiały się tułać od klasy do klasy w poszukiwaniu tak zwanej poczekalni na odjazd busa. Niekiedy to były 2-3 godziny, także postanowiliśmy stworzyć miejsce, w którym dzieci będą mogły się zarówno i uczyć, i relaksować po lekcjach. Na pewno trzeba było tutaj odmalować, jednak były prace, które nie mogliśmy zrobić sami. Dlatego poprosiliśmy o pomoc zaprzyjaźnione Złote Rączki, które z chęcią nam pomogły. Następnie musieliśmy tutaj zakupić regały. Zakupiliśmy dywan, piłki do siedzenia, stolik mały i stolik duży, żeby dzieci miały na czym posiedzieć i żeby tutaj mile spędziły czas. Kto to rysował, te łapki, kto odbijał? My wszyscy grupą rysowaliśmy. Pomogła nam pani plastyczka, która to rzuciła rzutnikiem i potem sami to malowaliśmy. Zaangażowaliśmy do pracy również nasze koleżanki z młodszych klas i kolegów, którzy z chęcią ruszyli do pomocy i naprawdę była przy tym świetna zabawa. Czekamy na ten moment, aby w końcu tutaj przyjść i posiedzieć, pooglądać filmy. Te pufy są takie raczej dla mniejszych dzieciaków i gry rozmaite. Robiliście to wszystko z myślą o młodszych kolegach, czy też o gimnazjalistach? Głównie robiliśmy to dla dzieci z klas 1, 3, 4, 6, ponieważ to głównie oni czekają na gimbusa. Jednak też zadbaliśmy o to, żeby tutaj gimnazjaliści mogli spędzić czas, bo zakupiliśmy różnego typu gry, które są przeznaczone dla gimnazjalistów. Jest telewizor, na którym można oglądać filmy. Łatwo się mówi, postanowiliśmy to zmienić, ale ta świetlica jest nie tylko odnowiona, pomalowana, jest też wyposażona. Jak udało się to zrobić? Szukałyśmy sponsorów, zwróciliśmy się do okolicznych firm, zarówno w Strzyżowie, jak i oczywiście w Żyznowie. Odwiedziliśmy chyba każde oficjalne miejsce na naszym terenie. Udało nam się zebrać 5700, stąd właśnie myśleliśmy tylko o odmalowaniu tej świetlicy, ale również udało nam się wyposażyć, także to myślę, że jest wielkim sukcesem. Wasza szkoła bierze udział w projekcie Zaloguj się do działania. Pewnie była na początku burza mózgów, prawda? Bo mogliście zrobić film, wystawę, mogliście zrobić jakiś happening. Mogliśmy wiele rzeczy. Na początku mieliśmy wiele pomysłów, na przykład na zajęcia, na feriach. Jednak po zrobieniu ankiety, rozdaniu jej dzieciom, także rodzicom. Okazało się, że najbardziej potrzebna jest u nas w szkole świetlica, którą nawet już teraz przychodzą i tutaj zaglądają do okna i bardzo podziwiają. Zaglądałam już wcześniej. Ale co ci się tu podoba? Kredy i różne zabawki. Na przykład piłki, te poduszki, no wszystko. Też tablica. Czyli czekaliście już chyba na tą świetlicę? Tak, czekaliśmy. Jesteście dumni z siebie? Tak, bardzo. Jakie są wrażenia po zakończeniu waszego projektu? To ja się stałam odważniejsza. Już się pytań nie boję zadawać. Po prostu mi teraz lepiej tak w życiu. Nauczyłem się tego, że szybko nawiązuję znajomość, nie boję się wypowiadać na forum. Chciałabym motywować innych, żeby się też otworzyli, bo wiem, że dużo mi to dało i wiem, że jakby brali udział w takich projektach, to też by się otworzyli na innych. Nie boję się wyrażać własnego zdania w dużej grupie. Dawniej się tego obawiałam, ale dzięki wyjazdom szkoleniowym z Zalogi się do działania otwarłam się. Jak się z czymś nie zgadzam, to po prostu to mówię. Na pierwszym wyjeździe właśnie mieliśmy przygotowanie do pracy w zespole. Na drugim wyjeździe w Czucu już mieliśmy bardzo dużo intensywnej pracy w grupie. Już zastanawialiśmy się nad celami, jakie mamy osiągnąć, co chcemy zrobić i jak mamy to zrobić.
Na pewno nauczyłam się lepszej komunikacji i wysłuchiwania innych. Nie podejmowałam decyzji za całą grupę, ale wnosiłam dużo od siebie oczywiście. Dzięki temu projektowi mogę poznawać różne osoby i dzięki temu mam taką chęć do życia i do działania. I możemy pomagać innym. To jest świetna przygoda. Satysfakcja z tego, że zrobiłam coś dla otoczenia, coś dla siebie. Jestem zadowolona, że mogę stać akurat tu w tym miejscu i patrzeć, jak ludzie przechodzą i podziwiają obrazy. Jestem bardziej otwarty, patrzę inaczej na świat. Nauczyłem się robić na przykład lepsze zdjęcia i jak rozmawiać z dorosłymi. Organizacji przede wszystkim, dyscypliny też. No i nie zrażania się, jeśli nam coś nie wyjdzie, to żeby dalej do tego dążyć, żeby nie poddawać się. Odwagi do wszystkiego, żeby wyjść, zaśpiewać. Tak samo jak i do przedstawienia, też żeby było wyjść, powiedzieć parę zdań tak pięknie. No i na pewno jeszcze nauczyliśmy się dużo rozmawiać z dorosłymi, załatwiać pewne sprawy, bo na przykład w teatrze nie pójdziemy, nie weźmiemy wszystkiego i nie wyjdziemy, tylko trzeba załatwić, kiedy trzeba oddać, żeby tego nie zniszczyć, tak odpowiadać za nasze decyzje. Czy też nawet z panem dyrektorem coś załatwiać, no to też nie możemy się rządzić w szkole, bo mamy projekt, super musimy zrobić i każdy ma się nam podporządkować, tylko jednak musimy o tą zgodę no, poprosić. Teledysk w Wysokiej Strzyżowskiej. Mieli wspaniałą inicjatywę, chcieli nagrać teledysk, który będzie promował ich miejscowość. Więc wspólnie z ekspertami stworzyli piosenkę, która mówi trochę o historii, o tym miejscu, ponieważ były zebrane informacje na ten temat. Spotkaliśmy się wszyscy wraz z Pawłem Steczkowskim i on nam w sumie bardzo dużo pomógł, bo samemu wymyślić tekst, no to też trochę trudno nam było. Również panie z koła gospodyń wiejskich też nam dużo pomagały, bo więcej wiedzą o wsi i wszystko było bardzo w takiej fajnej atmosferze. Później nagrali obraz. Wzięła udział młodzież ze szkoły. Oprócz tego zostały zaangażowane koła gospodyń wiejskich, OSP, mieszkańcy, pani sołtys. Ponad 30 osób. No, ideą było przygotowanie takiego tekstu, który promuje waszą miejscowość. Udało się? Mamy muzeum, folwark Golcówkę, taki pamiątkowy bardziej, bo tam są takie przed wojny różne przedmioty. Promowaliśmy różne też takie ładne miejsca, które są na Wysokiej. Mnie się tak wydaje, że no, każdemu się podobał, bo po prostu zwiedzaliśmy jakby naszą wieś. Szliśmy bez całą wieś, żeby pokazać te najważniejsze miejsca. Z początku no to trudno było, bo my się stresowały, ale współpracowała młodzież z nami. Super. Fajne to było i dla nas, dla starszych, i dla dzieci, dla młodzieży. Można było pewnie opowiedzieć młodym ludziom o pewnych miejscach, o których oni nie mają pojęcia. Tak. I właśnie to było bardzo ważne, bo dużo młodzież szukała, szperała różnych materiałów i dużo z tego się nauczyli. Nawet i my nie wiedzieliśmy. No dużo rzeczy człowiek poczytał. Dowiedział się. Tutaj nam towarzyszył Paweł Steczkowski, który był ekspertem, więc młodzież widziała proces budowania piosenki, nagrania, po czym nastąpił proces wymyślania obrazu. Też jeździliśmy, szukali ładnych miejsc, ujęć. Także też młodzież widziała, że czasem trzeba wyjść do rowu, do ładnego ujęcia, że kilka razy trzeba powtórzyć tą samą scenę, bo kilkakrotnie do innych ujęć, czy ktoś nierówno zaśpiewał. Zobaczyliśmy, jak można nakręcić w teledysk. Jak kręciliśmy prawie pół dnia, a to było tylko parę minut. No była dobra zabawa na pewno. Ile osób już obejrzało na YouTubie wasz teledysk? Już w wyświetleniu widziałem, że tam jest chyba około 18 tysięcy. Taka pani mnie spotkała i mówi, moja córka mieszka w Kanadzie i panią widziała na teledysku. Było dużo pozytywnych komentarzy, że fajnie, dzieje się coś we Wysokiej. Nasza wieś od dawien dawna była już za królów sławna. Bolesław Stydliwy i Leszek Czarny nadaj przywilej na nas wszystkich ważny. Piękna nasza okolica, piękne dzieci w naszych ulicach. Chłopcy nasi mocni i zdrowi, do wszystkiego są gotowi. Wiesz, Wysoka z tego słynie, że kopytko
się znajdziecie. La la. Do Wysokiej zapraszamy! Był to reportaż Barbary Kozłowskiej. Zaloguj się do działania. Do usłyszenia. Anna Leśniewska.